Cześć. Błyskawiczne ogłoszenia przed filmem, który zaraz się wam wyświetli. Chciałem dać znać, jak wygląda u mnie obecnie sytuacja z, że tak powiem, konkursami. I po pierwsze, są konkursy na podstronie na żywo i tam możecie zobaczyć, czy jest jakiś konkurs. W tym wypadku mamy konkurs na wygranie dwóch egzemplarzy ukrytego obserwatora i jest to konkurs do 6 września, a nie sierpnia. To muszę szybko poprawić. A drugie miejsce, w którym możecie grać i coś wygrywać, jest to podstrona społeczność, gdzie co tydzień wyskakują wam 3 książki i wy decydujecie, jaką następną książkę zrecenzuję. No i w komentarzach, jeżeli napiszecie jakiś tam dowolny komentarz, to możecie wziąć udział w losowaniu bonu do Empiku o wartości 50 zł, który to bon jest rozlosowywany na koniec danego miesiąca. Także zachęcam, zapraszam i już nie przedłużam. Zapraszam was do oglądania filmu. Cześć. Okej, myślę, że po prostu zaraz sam siebie zabiję. Już teraz nawet przesunąłem kamerę, ale wygląda na to, że jest ona okej i w tej pozie. W każdym razie nagrałem parę minut bez dźwięku, bo dotknęłem tutaj wyciszenia w mikrofonie. No ale zacznijmy jeszcze raz. Okej, mam dla was książkę Szymona Chełmeckiego pod tytułem Midraj, która jest drugą częścią trylogii fajterskiej. Także zbliżamy się do końca. Jest ona dość różna od tej części pierwszej, ale o tym opowiem dalej. Także zapraszam. Myślę, że warto zacząć od tego, że moja recenzja jest podzielona standardowo na 4 części. W pierwszej części opowiem wam pokrótce o tym, o czym ta książka jest, aczkolwiek oczywiście zastrzegam, że mogą być spoilery z części pierwszej, bo zakładam, że już ją przeczytaliście, jak sięgacie po recenzję części drugiej, ale z samej części drugiej myślę, że nie będzie spoilerów. Następnie będą cytaty, niektóre cytaty będą miały wam pokazać po prostu, jaki jest klimat książki, a inne z kolei będą po prostu jakieś z moim komentarzem negatywnym bądź pozytywnym. Następnie będzie moja ocena i jest to ocena najczęściej w skali od 5 do 10. W pierwszej części dałem ocenę między 7 a 7,5, ponieważ ta ocena była troszkę taka na wyrost i po prostu nie siadł mi tam humor, a miało być to fantazy humorystyczne. Nie siadł mi też podobnie do końca. Niektóre postacie mnie po prostu drażniły, ale to więcej możecie wysłuchać w recenzji poprzedniej części, którą postaram się wrzucić w opisie filmu. I na koniec jest oczywiście informacja o moich obecnych różnych tam, że tak powiem, konkursach i oczywiście na koniec też jest informacja o współpracy z Markiem Marfiszmalmanem. Tu też zaznaczę, że dodałem zdjęcia autora, no bo on de facto mi podrzucił obie książki, także nie powinno tu być loga mojej firmy. No ale dobra, myślę, że to już tyle tego przydługiego wstępu i możemy przejść do właściwej recenzji. W poprzedniej części pod koniec jej zastaliśmy Simonelle, czyli takiego chłopka roztropka, zwykłego na wsi mieszkającego gościa, który przeszedł początkowy kurs fajterski, a następnie miał swoją ukochaną,
którą zabił i on zaczął być w sidłach nekromantów. Nekromanci w tym świecie znajdują sobie ucznia, który nazywa się Żercą i go następnie doprowadzają do trochę do szaleństwa, ale też trochę go uczą tego fachu i on po prostu jest im posłuszny i zdobywa dla nich energię życiową z różnych stworzeń. No i on uciekł gdzieś tam na dziki zachód, który tu jest takim dzikim wschodem, więc gdzieś tam w jakichś takich pogranicza terenach szaleje. Równocześnie mamy kobietę, która nazywa się po prostu Babe i nie jest to żart, jest to, rozumiem, taki jakiś archetyp dojrzałej, seksownej kobiety, która jest byłą dziewczyną, czy tam, no chyba nie żadną żoną, czy coś takiego, naszego głównego bohatera, który nazywa się Paladowicz, z tego co pamiętam, i ma jakoś na A takie dziwne imię. I ona jest szefową gildii fighterów, on jest byłym fighterem. Oprócz tego w tej części, i on tam miał różne przygody, oczywiście w części pierwszej. Niektóre miał również z Simonellą, także tu się wszystko komplikuje. Oprócz tego mamy bucowatego księcia Janusza, który jest księciem tego świata, a także szefa spiec służby, chyba tak to nam się nazywa, czyli z sił specjalnych wywiadu, który ma teraz imię, którego już zapomniałem. No i oni wszyscy składają się na główne postacie tej części. I jest też jeszcze jakaś taka szalona banda, która trochę brzmi właśnie jak banda wiedźmińska, czy inne takie grupy fantasy, która się od razu pojawia w pakiecie. Jest ich chyba tam szóstka i Shop Pracz, który jest ich maskotką, ale jest też bardzo mądry. A być może jest ich piątka i ten Shop Pracz. No nieważne, w każdym razie nagle się ta banda jest dołączana do ekipy, no i się tam oczywiście dzieją rzeczy. No w tym świecie oczywiście występują też druidzi, którzy są chyba tymi mądrymi. Są tam też jacyś tam coś wzorowane na kościele, którzy są oczywiście parszywi. I oprócz tego mamy właśnie tych żerców i tych ludzi pogranicza, którzy tam mieszkają. I to chyba tyle, jeśli chodzi o jakby układ, powiedzmy, świata, jaki mamy w tej książce. Książka zasadniczo składa się na dwie części. Niby to jest midraj, który składa się na nić pierwszą, nić drugą i grafitowy kłębek, ale jak dla mnie jest po prostu część, w której dzieją się rzeczy związane z Simonellą i część, w której się dzieją rzeczy związane z grafitowym dziedzicem, Vel Paladynowiczem, Vel Arunią, tak chyba miał na imię. I myślę, że jakby po tym wstępie nie mogę wam za wiele więcej powiedzieć. Więcej opowiem oczywiście w mojej recenzji całości. Ale przejdźmy do cytatów. No co my tu mamy? W sensie 3% książki i już mamy uderzenie w stare, znane nuty. Prychnął pod nosem. Wielce szanowni kapłani świętych gajów rzadko kroczyli ścieżką, którą z takim zapałem głosili i wytyczali innym. Podobni byli do jemioły. Daru bogów i leku na wszystko, ale jednak pasożyta. Wystarczyło odziać się w odpowiednie słowa, a ludzie przyjmowali ich za dobrą monetę, bo nie zabijali ich jak półmroczni mistrzowie, przynajmniej nie fizycznie. Po swojej przygodzie z Wojtasem Redheadem Simonella jakoś nie mógł i nie chciał się do nich przekonać. Także już tutaj mamy najazdy
trochę mniej takie widoczne jak w pierwszej części, ale po prostu na jakiś tam właśnie kościół, usystematyzowaną wiarę, powiedzmy. Albo i lepiej tak, a gdyby tak, Simonella niemal udławił się własną intelektualną podnietą. A gdyby tak stworzyć jakąś przestrzeń, dom, przekonać ludzi, że staruszkom będzie u nas lepiej, zaoferować, że zdejmiemy z ich barków ciężar zajmowania się marudnymi babciami i rozezielonymi dziadkami, że zaopiekujemy się nimi do końca. Ileż by z tego było posiłków, pomyśl tylko. Gdyby tak przekonać wszystkich, że da się to starcze niedołęstwo upchnąć w jedno miejsce, dla spokoju, ba nawet dla dobra ogółu, pomyśl tylko. Także to była jego dyskusja żercy z tym swoim stworem, nekromantą. I to było akurat fajne, tam całkiem śmieszne właśnie takie wplecenie domu opieki w te czasy. No i tu mamy teraz kłótnie, tam już to jest 30% książki, że to dziecko, które ma w brzuchu, a twoja to nie, sama mi się to w brzucha wpakowała. Pan domu przystanął z impetem przy opłotkach rozwścieczony. Gardło nadal paliło go niemiłosiernie, aż łzy spływały po policzkach. A może, kuwa, nie moja, skąd mam wiedzieć? Przecie ja mnie twój pierwszy i może nie jedyny chłop. A może to nie było obcych bachorów w tym domu? Obcych? Obcych? A obcych, ten twój synalek pierdolony na ten przykład. Ino mnie o tym twoim chłopie przypominał. Jego przynajmniej kochałam, zapędziła się z emocji kobieta. Także tutaj autor pokazał, że naprawdę jest niezły w pisaniu takich super dramatycznych scen. No i kolejny fragment, fajnie wplatając naszą współczesną wiedzę w tamte czasy. Nerwowość pobitewna, powtórzył z satysfakcją człowieka światłego. Wiedziałem, żem to już gdzieś widział, ino z pamięci wydobyć nie szło. Jak człowiek prawy, a nie winny, albo po prostu do przemocy nieprzyzwyczajony, napotka jakowe zdarzenie, które w krew cudzą obfituje, zaraz mu się w głowie od tego przestawia. Częstokroć po bitwach to masz pośród tych, co przetrwali, a na okropności niecodzienne spoglądać musieli. Niektórzy do zdrowia wracają, inni zaś do końca swych dni. I tam już dalej opowiada. No, i to są te, powiedzmy, dobre cytaty, fajne cytaty. Oczywiście zaraz o nich opowiem, dlaczego mi się tak podobały w części kolejnej, czyli w mojej recenzji. A tu są te inne cytaty. Mamy nagle sam początek rozdziału. Rozdział 10, wszystkie prace Mellingera, szykana. Pani, wesprzyj by jedną matkę, kup koszyczek jedynie 500 centymów. Nie dla siebie, błagam, dla dziecka choruje biedaczka już trzecią kwartę księżyca. Pani, miej litość, zmiłuj się, nie żałuj dziecku. Potężne matki prące na zachód na czele szczepów, Dejtan, Mopsarów i Bombelitów spędzały sens powiek nie tylko pomniejszym wójtom, ale i samym książętom. Drżały przed nimi całe struktury państwowe. A co bogatsi sołtysi modlili się, aby długie, żarłoczne szpony matek ominęły ich okolice. Także mamy znowu dziwny humorek, taki nie wiadomo do końca kogo śmieszący. Co mamy dalej? Mamy dalej złego Erystę, z którym porozmawiacie do rana. Nie wiem o czym, to zawsze inny temat. Uchodźcy słynął z pokrętnego sposobu prowadzenia rozmów, przewrotnych konwersacji. W razie dyskusji nie musisz wygrać na argumenty, ważne byś przynajmniej dotrzymał mu kroku. W rozmowie? W logice. No i ta cała, powiedzmy, sekwencja z Erystą była całkiem spoko. No i co mamy dalej? Z kogo można się jeszcze pośmiać? Pomyślcie, jeżeli jesteście, nie wiem, no chyba autorem, powiedzmy, albo grupą, w której autor się porusza. Stalówki, nieszczęsne istoty, choć w nieodpowiednich rękach niebezpieczne nawet dla samych siebie. Demony magiczne?
Raczej psychiczne. Wodzą mężczyzn na pokuszenie, ale i same ulegają mocy pożądania. Lubują się w różnych błyskotkach, zwłaszcza drogich, ale prawdziwą miłością darzą konie. Zwłaszcza młode, szybkie i mocne. Czują nieodparny ty pociąg do mężczyzn, którzy takowe posiadają. Spojrzała zawadiacko na dziedzica, czego pewnie sami doświadczyliście, sądząc po wypiekach na twarzy. Także stalówki, czyli po prostu blachary. I to wszystko, jeśli chodzi o moje cytaciki. A teraz przejdźmy do oceny. Także przyznam, że byłem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony Midrajem. A zwłaszcza tymi ich pierwszymi 40 czy 50%, kiedy to faktycznie było o tym Midraju i właśnie opowieści o Simonelli, który to de facto poza tą wstawką jedną, jakąś taką naprawdę głupiutką z dziwnym humorkiem, 45% to jest tak, z głupiutkim humorkiem o religii i tych, którzy sami nie chcą, a będą innych pouczać, była naprawdę wstrząsająca i ciekawa. Nasz tutaj Simonella, spotykały go różne ciężkie, przypałowe sytuacje, obserwowaliśmy jego zmianę psychiczną, a już jakby finalne dwa duże wydarzenia, w których brał udział, czy nie powiem jakich, żeby nie spoilerować, no były takie naprawdę wow, w sensie świetnie. Nie wiem, dlaczego nagle z takiej wesolutkiej książeczki weszliśmy w coś super ciężkiego i to od początku książki po prostu cyklicznie to szło aż do 45%, tak jak powiedziałem. No i byłem pod naprawdę wrażeniem, brzmiało to naprawdę spoko. Wydawało mi się, że może być już tylko lepiej. No i nagle wylądowaliśmy w tych kolejnach Paladynowicza, jego właśnie tutaj ala byciem Geraltem, tą laską, co się nazywa po prostu jakiś żart, czyli Babe, tą kupą niezniszczalnych jego przyjaciół. Znaczy to nie są jego przyjaciele, tam zostali de facto do niego dołączeni po prostu i mają wspólnie wykonać misję. Więc człowiek tak usiadł i po prostu cały oklap. O nie, znowu się zaczyna. No potem śmianie się właśnie, czy to z samotnych matek, nie samotnych, ale po prostu matek, czy to z blachar. No było po prostu standardowo nieśmieszne. Autor tam chyba opowiadał, że nie jest za Konfederacją i miał zamiar w pierwszej części się śmiać z Konfederacji, z tego co pamiętam. No ale nie wiem co, czy autor nie ma poglądów politycznych, albo może one są nieważne de facto tutaj w tej rozmowie. A jeśli ma, no to nie wiem, czy jest jakim liberałem tam od PO, czy tam od KO, w zależności od tego, w jakich czasach rozmawiamy. Generalnie zastanawiam się, kogo te żarty z matek śmieszą. Myślę, że po prostu jestem poza tą bańką, która naśmiewa się tam powiedzmy z najsłabszych tam części świata. No, a już same blachary, to mi się wydaje, że to był humorek sprzed tam 20 lat. Autor jest chyba tylko parę lat ode mnie starszy. Więc może tak zostało, tak jak mówiłem, gdyby się udało tutaj wpleść żarty z... I to jakoś tak wpleść umiejętnie najlepiej. Nie wiem, żarty z kociarzy, z psiarzy, z jakichś tam fanatyków sportu, z... No nie wiem, znowu bogackich, generalnie z jakichś tam z bezdzietnych z wyboru. I pewnie z paru innych takich charakterystycznych dla tych młodych, wykształconych z wielkich miast cech, powiedzmy, które ich skupiają, no to pewnie czytałoby się to dużo lepiej, no bo jeżeli, powiedzmy, czytelnik w 80%
jest właśnie, podpada pod cechy, z których się śmieje autor, no to na pewno to brzmi dużo lepiej. No a jeśli tam właśnie wyśmiewa się, powiedzmy, ile matek jest matkami i za takie się uważa de facto. Myślę, to jest jakiś taki krzywdzący stereotyp, który jest po prostu pałką, który ma zawstydzać te osoby, które tam są po prostu biedne i starają się walczyć o swoje dziecko. Więc ja myślę, że to jest jakiś tam promil z tych 100% matek, które istnieją. A tu po prostu jest tworzone to jak jakaś horda dzika, która idzie i niszczy świat. Więc słabiutko, no słaby ten humorek, panie Szymonie. Naprawdę nie byłem zachwycony. Podobnie to jak to, że nasi ci bohaterowie mieli plot armor. Wydawało mi się, że już się gdzieś od tego odchodzi. No ale tutaj dalej ci dobrzy, jakby w cudzysłowie, są nieśmiertelni. No niemniej jednak, jeśli chodzi o moją ocenę, to jeżeli tam dałem 7,5, to tu muszę dać 8. Jeszcze nie będzie to 8,5 ani 9, ale 8 jest taka solidna, nieudawana, no bo jednak 45% książki początkowe to jest czyste złoto. Gorąco wam polecam na spróbowanie, żebyście ją sobie kupili, czy to w formie e-booka, czy to w formie papierowej, jeśli jest taka możliwość. No i to wszystko chyba, moi drodzy. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego filmu i myślę, że widzimy się już za tydzień. Dzięki. Cześć. I to wszystko, moi drodzy. Zachęcam was gorąco do lajkowania, subskrybowania, udostępniania i komentowania. Jeśli chodzi o konkursy, to zwykle w karcie na żywo możecie znaleźć informacje o konkursach na książki, które się u mnie aktualnie dzieją, a do końca roku co tydzień pojawiają się na karcie społeczność ankiety i jeżeli skomentujecie te ankiety, to bierzecie udział w losowaniu bonu do Empiku i po prostu co miesiąc te bony są rozlosowywane, więc im częściej w tygodniu, tydzień w tydzień będziecie komentować, tym większe szanse macie. No i to wszystko. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to zachęcam do pozostania i posłuchania o Marfisz Marku Malmanie. Dzięki, cześć. Cześć, witam cię w najgłębszych odmętach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfisz, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz. Tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantazy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy,
Księgarenka Martwisz. Mikrozespół do wielkich zadań zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony pan Dawid Gawałkiewicz. Recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek, ja także tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na stronach Księgarenki Martwisz. Zapraszam gorąco. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, te z serii filmów, które prezentuję nadal na swoim kanale W Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę Księgarenki Martwisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.